Witam serdecznie. Przede wszystkim proszę przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od zboru z Bielska Białej. Druga taka myśl, czy druga taka rzecz, którą chciałbym się podzielić, to miejsce, w którym jesteśmy. Tak sobie myślałem, że różne rzeczy się działy w tym pomieszczeniu. Zapewne większość rzeczy, które tu się działy, czy rozmów, które się odbywały, dotyczyły biznesu. Dzisiaj to miejsce ma szczególne znaczenie dla tego miasta. Wiecie, mówimy, że Bóg jest wszechobecny. I On jest wszechobecny, jest wszechwiedzący, ale to miejsce ma szczególne znaczenie. Bo to właśnie tutaj, kiedy Kościół się zgromadza, Bóg obiecał, że będzie pośród nas, tak? I to ma szczególne znaczenie, bo On nie przychodzi tu jako sędzia, ale przychodzi jako łaskawy, miłosierny, dobrotliwy Bóg. Przychodzi objawiać swoją łaskę i wierzę, że będzie wielu ludzi dotykał, i was, i wielu, którzy tu przyjdą, będą mogli usłyszeć o dobrej nowinie. Będą mogli usłyszeć o tym, że Bóg ich kocha. I służcie Mu wiernie i przychodźcie na to miejsce, bo to stała się rzecz niesamowita. To miejsce służy Bogu. Czasami mówimy, a rzeczy materialne nie mają znaczenia. To prawda. Szczególnie ludzie, którzy biorą ostatni oddech na tej ziemi, są świadomi, że nie ma wielkiego znaczenia. Ale myślę, że i znam to z autopsji, z doświadczenia w naszym zborze. Zresztą wielu z was było częścią naszego zboru i wiemy, jak cieszyliśmy się, że mamy swój kącik. To jest bardzo ważne. Jestem Bogu wdzięczny za to, że macie swoje miejsce i teraz możecie skupić się na tym, co jest najważniejsze. A co jest najważniejsze? Budować Kościół. Bóg nas do tego powołał. Drodzy, dzisiaj chciałbym podzielić się czymś, co tak przeżywam od pewnego czasu. Uruchomiliśmy w naszym zborze kilka miesięcy temu taki klub, nazwaliśmy go Filadelfia. I wyszliśmy do ludzi z depresją. Okazuje się, że sporo ludzi ma depresję. Czasami jej za bardzo nie widać, bo ludzie się uśmiechają, udają, że jest wszystko w porządku, ale tak naprawdę odkryliśmy, że jest ogromna potrzeba. Tak jak zajęliśmy się służbą wśród ludzi uzależnionych od narkotyków, od alkoholu, wśród biednych, bezdomnych, zauważyliśmy ogromną potrzebę wyjścia do ludzi z depresją. Depresja to jest taka klatka, w której człowiek zostaje zamknięty, zazwyczaj ciemna klatka, bez wyjścia, bez nadziei, i ludzie coraz bardziej czują się w niej osamotnieni, opuszczeni. I też ta służba spowodowała, że tak zacząłem bardziej skupiać się na antropologii. Antropologia to jest nauka o człowieku, biblijna nauka o człowieku. I dzisiaj chciałbym nieco na ten temat powiedzieć, dla zachęty, dla zbudowania. A chciałbym na początek podzielić się pewną historią, która jest opisana w Dziejach Apostolskich, dokładnie Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, od 1 do 5 wersetu. Czytamy tam tak. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoja? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do swego serca? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha i wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Myślę, że każdy z nas zna tą historię i ona zawsze, ilekroć ją czytałem, budziła taki respekt, nawet pewne przerażenie. Wiemy, że to podobna historia spotkała jego żonę, tak, Safirę, również umarła.
Kiedy czytamy tę historię, rodzą się pytania, bo to jest prawdziwa historia, to nie jest jakaś przypowieść, to nie jest coś, co ktoś sobie wymyślił, ale to miało miejsce w pierwszym kościele. Szczególny okres. Gdzieś przypuszcza się, że to jest rok, może dwa, po tym, jak został zesłany Duch Święty. Czyli Kościół już istniał dwa lata. Działo się wiele rzeczy, to był burzliwy czas. Czytamy wcześniej troszeczkę, w czwartym rozdziale, nie będę czytał wszystkiego, ale taki kontekst chciałbym dokonać, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, o co w tym wszystkim chodzi. Czytamy, że u tych wszystkich wierzących było jedno serce. Widzimy w opisie Kościół, który jest jedno, pełen miłości. Ludzie byli tak poruszeni przez Bożą łaskę, że sprzedawali swoje posiadłości, oddawali to apostołom, a apostołowie rozdzielali to według potrzeb. Musimy być świadomi, że dwa lata po to już Kościół liczący, niektórzy mówią o 20 tysiącach ludzi, niektórzy mówią, że nawet było więcej. A więc był to Kościół już potężny. Był tam też pewien człowiek, który nazywał się Barnaba. Mamy taką bardzo pozytywną historię opisaną. Sprzedał wszystko, mieszkał na Cyprze. Nie wiadomo, ile tych pieniędzy było, ale przyniósł do apostołów, złożył ich stóp, mówi, zróbcie z tym, co uważacie za najbardziej słuszne. I Ananiasz, widząc to, również postanowił coś zrobić. Tak? Też miał jakąś majętność, nie wiemy ile, czy to było dużo, czy mało. Postanowił po uzgodnieniu ze swoją żoną, że również coś podobnego zrobią. Jak się okazuje, nie do końca to było szczere i właściwe. Kiedy czytamy tą historię, przynajmniej w moim sercu rodziło się pytanie, dlaczego tak surowo zostali potraktowani? Przecież kierowali się taką dobrą przesłanką. Na początku chcieli oddać wszystko, może w przypływie emocji, tego co widzieli, powiedzieli, wow, zrobimy to samo. Ale potem, kiedy w domu mieli już te pieniądze rozłożone, może pomyśleli sobie, wow, no tak, no ale starość się zbliża, może zostawmy sobie troszeczkę, bo wiadomo, że trzeba może jakieś lekarstwa kupić, może jakaś operacja, może do sanatorium trzeba gdzie pojechać, może trzeba będzie zęby wstawić, tak, różne rzeczy, no tak trochę uspółcześniam to, ale wyobraźcie sobie ich myślenie. I w końcu wpadli na genialny pomysł. W cudzysłowie oczywiście. Damy połowę, damy część, a zrobimy wrażenie, że daliśmy wszystko, tak? I jak wiemy, historia się bardzo dramatycznie skończyła. Na czym polegała ich wina? Czy to było aż tak wielkie przestępstwo, że Bóg zabrał ich życie? Myślę, że kluczowym wersetem, na który warto zwrócić uwagę w tej historii, jest pytanie, które Piotr zadał Ananiaszowi. A zadał takie pytanie. Czym to omotał, a w oryginale jest użyte słowo napełnił, serce twoje, szatan, że okłamałeś Ducha Świętego? Czym omotał szatan jego serce? Dlaczego je omotał? W jaki sposób je omotał? To są pytania, na które warto szukać odpowiedzi. Ale drodzy, teraz na chwileczkę chciałbym, abyśmy zostawili tą historię, do niej powrócimy. I chciałbym, abyśmy odwiedzili Księgę Przypowieści, 4 rozdział, 23 werset. Bo wydaje mi się, że gdyby Ananiasz dobrze przyjrzał się temu fragmentowi, nie doszłoby do tej sytuacji. I czytamy tutaj tak. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Pozwólcie, że przeczytam ten krótki werset jeszcze raz. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Drodzy, kiedy pochylamy się nad tym fragmentem Bożego Słowa, przynajmniej tak jest w moim przypadku, zrodziły się trzy pytania. Po pierwsze, co jako chrześcijanie rozumiemy pod pojęciem serce? Co to jest? Po drugie, dlaczego mam pilnie strzec swego serca?
I pytanie trzecie, w jaki sposób mam to czynić, tak? Bo mogę sobie w jakiś sposób to zrobić. Na przykład mogę sobie gdzieś położyć na ławeczce mój portfel, tak? I gdzieś tam z daleka sobie go obserwować, tak? Ale w pewnym momencie usnę i co będzie? Mogę się obudzić i go nie będzie, tak? W związku z tym, w jaki sposób to będę czynił, ma również ogromne znaczenie. Drodzy, pozwoliłem sobie na taki gadżecik. Pewnie znacie to, szczególnie jak jest Dzień Zakochanych, to takich gadżetów mamy bardzo wiele, tak? Jest to, przypomina nam serce. W europejskiej kulturze symbolizuje namiętność i silne uczucia. Dziś w masowej kulturze stanowi symbol miłości romantycznej. Spotykamy się z tym na co dzień. U niektórych teologów serce rozumiane jest jako ośrodek myśli. Umysł oczywiście stanowi integralną część naszego serca. Ale umysł nie jest sercem. Trzeba to bardzo jednoznacznie podkreślić. Ciekawostka, w Bożym Słowie, szczególnie w Starym Testamencie, to nerki symbolizują sferę emocji, sferę uczuć. Tak? Czytamy na przykład Psalm 26, werset 2 mówi tak: zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, poddaj próbie nerki i serce moje. Nerki w wielu miejscach obrazują nasze uczucia, sferę uczuć człowieka. Dlaczego to zamieszanie w Bożym Słowie? Dlaczego szczególnie w Starym Testamencie mamy jakby taki podział, że jest mowa o nerkach i jest mowa o sercu? Wiecie, niektórzy współcześni krytycy zarzucają, że jest niespójna i tak dalej. Że Biblia jest niespójna i tak dalej, ale to jest nieprawda. Bóg zawsze mówił do człowieka, używając języka, używając pojęć, idei, które były na czasie, w danym czasie. I analizując głęboko Boże Słowo, możemy zauważyć, że pewne rzeczy się zmieniają, ale idee pozostają te same. I macie przykład serca. Dzisiaj serce przedstawia miłość, romantyczną miłość. Ale gdy się cofniemy 2000 lat wcześniej, okaże się, że ono obrazowało zupełnie co innego. Przejdźmy zatem dalej. Co jako chrześcijanie rozumiemy pod pojęciem serca? Czym jest serce? Słowo to użyte jest około 800 razy w Biblii. A więc przyznacie, że zajmuje bardzo zaszczytne miejsce, tak? Pod względem ilości razy użycia. Jest używane zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Jezus Chrystus potwierdza ideę serca. Na przykład mówiąc, będziesz miłował tedy Pana Boga z czego? Z całego serca. Oczywiście zacytował Stary Testament, tak? Najpierw Pan Jezus to dał Mojżeszowi i Mojżesz to zapisał, to stało się prawem. W innym miejscu mówi, że z serca pochodzą złe myśli, tak? Z serca, nie z umysłu. Serce również jako idea, jako słowo jest używane w nauczaniu Piotra, Jana, Jakuba, Pawła. Możemy spotkać na każdym kroku, w wielu miejscach Nowego Testamentu słowo serce. Serce człowieka według Bożego Słowa, bo tutaj trzeba by było kilka kazań, żebyśmy się bliżej przyjrzeli. Zachęcam was, zróbcie sobie studium pod kątem serca. Czym jest serce, jakie jest serce, jakie może być serce. I tutaj Biblia, ja użyję takich prostych tylko stwierdzeń. Biblia mówi jednoznacznie, że serce człowieka to jest najgłębsza istota człowieka. Jego centrum duchowego życia, jego jestestwo. To nie jest coś, co czujemy. To jest to jestestwo. To jest to najgłębsze miejsce człowieka. Paweł to pięknie napisał w liście do Koryntian, że mówi, nikt nie wie, z kim człowiek, ale duch ludzki wie, tak?
bo on przenika człowieka. Serce jest źródłem myśli. Stamtąd pochodzą myśli. Wiecie, często myślimy, że tutaj gdzieś z głowy, bo współczesna nauka, psychologia nas ukierunkowała. Ale myśli pochodzą z serca, natomiast nasz umysł to przetwarza. Oczywiście umysł również przetwarza to, co przychodzi z zewnątrz. Widzimy sercem, nie oczami. Najlepszy przykład jest na przykład pożądliwość. Dlaczego spośród wielu rzeczy, które są na obrazie, na przykład mężczyzna widzi tą jedną rzecz? Dlatego, że patrzy z pożądliwym sercem. I moglibyśmy wiele rzeczy rozważać i dojdziemy do bardzo konkretnego wniosku, że za mózgiem stoi wewnętrzny człowiek. On korzysta, używa mózgu, używa tego ośrodka myślowego, ale człowiek nie jest umysłem, tylko umysłem. Serce to jest miejsce marzeń i pragnień. Tak? Jak ktoś lubi słodycze, niestety pusto, ale to pudełko mogłoby być takim miejscem marzeń i pragnień. Tak? Ale patrzymy jako na obraz, jako symbol. A więc jest miejscem marzeń i pragnień. Serce jest źródłem wiary. List do Rzymian, powiada Paweł, albowiem sercem wierzy się. Czym się wierzy? Ja myślę, że każdy z nas, kto narodził się na nowo, mieliśmy taki etap w swoim życiu, że zostaliśmy intelektualnie przekonani do Ewangelii. Tak, to się trzyma kupy, tak? Ale gdzieś z naszego umysłu musiała ta decyzja, ta myśl zostać przeniesione do naszego serca. I wtedy powiedzieliśmy sobie, zaufam Bogu. I to jest ta wiara płynąca z serca. Nie z umysłu. Oczywiście umysł jest potrzebny. Nasz umysł współpracuje, wspomaga nas w naszych działaniach. W sercu przechowujemy nadzieję. Nadzieja płynąca z serca, tak? Wiemy, co to jest. Że rozum mówi, jest nie ma szans, jesteś skończony, nie ma wyjścia. Ale gdzieś w naszym sercu, na samym dnie naszego serca jest nadzieja i mówimy, nie, nie poddam się, pójdę dalej. Może jest jakieś wyjście, na pewno jest jakieś wyjście i będę walczył do końca. To jest nasze serce. Drodzy, co jeszcze możemy? W sercu jest sumienie. W naszych sercach jest ukryte sumienie. To jest taki kodeks moralny, który każdy z nas ma. Ten kodeks moralny może być bardziej zbliżony do Bożego prawa lub może prawie nie przypominać Bożego prawa. Wiecie, są ludzie, którzy mordują, jak to mówią, z zimną krwią, tak? Nie trzeba iść daleko, wystarczy cofnąć się do II wojny światowej. Człowiek, który miał Nowy Testament w kieszeni, był bestią. Człowiek, który słuchał Mozarta, oglądał najlepsze dzieła malarskie, który rozkoszował się sztuką, był bardzo wykształcony. Tak jak powiedziałem, miał Nowy Testament w kieszeni, a na klamrze swojego wojskowego pasa miał Bóg z nami, tak? Jego sumienie było martwe. Był gotów roztrzaskać główki dzieciom, zabijać kobiety, starców. Nie było to, nie miało to większego znaczenia. A potem wracał do domu, jadł kolację, przytulał swoje dzieci. Sumienie. Co jest bardzo ciekawe, że serce jest źródłem miłości. To stąd płynie miłość. Wiecie, nadzieja, wiara i miłość to są te trzy aspekty, które płyną z serca. Nie możesz nikogo zmusić do wiary, bo to jest akt serca. Nie możesz nikogo zmusić do miłości. Jak nie będziesz mnie kochał, to cię zabiję, tak? Można stworzyć pozory. To jest akt serca. Z serca płynie miłość. I Boże Słowo mówi, że miłość Boża jest rozlana gdzie? W naszych sercach. W naszych sercach.
Także chciałbym, żebyście to pudełeczko tak sobie gdzieś tam zapisali w swoich umysłach, bo to jest bardzo ważne. Serce człowieka może być wrażliwe lub nieczułe. I to znów można by rozwinąć jedno kazanie na ten temat, tak? Ale spróbujcie sobie popatrzeć w domu bliżej. Serce może być szczere lub przewrotne. Spotkaliście człowieka o przewrotnym sercu? Myślę, że każdy z nas miał taką nieprzyjemność spotkać kogoś. Serce może być wierzące lub nieufne. Spotkaliście człowieka pełnego wiary? Jak ja chciałbym być taki, tak? A spotkaliście człowieka, który ma nieufne serce, podejrzliwy we wszystkim? Dobra, to sobie mówię, muszę to sprawdzić, tak? Serce może być czyste lub grzeszne. Serce może być pokorne lub wyniosłe. Spotkaliście ludzi wyniosłych? Co ty tu mi będziesz gadał, tak? Spotykamy takich ludzi na drodze. Za tym kryje się serce, wyniosłe serce. Otwarte lub zamknięte. Mamy otwarte serca. Ludzi, tak mówią, serce na talerzu, tak? Są otwarci, szczerzy, bardzo łatwo się z nimi nawiązuje relacje, są, lubimy przy nich być, bo to są ludzie, którzy są otwarci, którzy są bez jakichś tam pozorów, ale również są ludzie zamknięci. A jeszcze gorzej, jak przyjmują jakąś maskę. Rozmawiasz i nie wiesz, z kim rozmawiasz. I na końcu serce może być martwe lub żywe. Drodzy, myślę, że wszyscy tutaj, jak jesteśmy, doświadczyliśmy tego, czym jest narodzenie na nowo. To jest coś niesamowitego. Ja mówię o sercu narodzonym na nowo, o nowym sercu. Wiecie, że w Starym Testamencie Bóg przepowiedział. Powiedział, dam wam nowe serce. Mówi, kamieniste zabiorę, a dam wam serce mięsiste. To był obraz, który Bóg przekazywał już 700 lat przed przyjściem Pana Jezusa. Zapowiadał niesamowitą rzecz, że będziemy, każdy z nas, mieć nowe serce. To jest szczególne. Serce żywe. Serce otwarte dla Boga. Można by powiedzieć nawet więcej. Jest to miejsce, w którym Bóg przebywa. Nowe serce. Miejsce Bożej obecności. Za chwileczkę coś też powiem trochę na ten temat. Dlaczego mam pilnie strzec swego serca? Piotr powiada tak. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Bądźcie trzeźwi. Piotr mówi. Kiedy takie słowa są przed, to oznacza, że chcę powiedzieć coś bardzo ważnego, coś kluczowego dla mojego i dla twojego życia. Mówi, bądź trzeźwy. Dlaczego? Ponieważ jest ktoś, kto jest z tobą zainteresowany. Wiecie, czasami w Kościele budujemy taki pozór bezpieczeństwa. I jesteśmy bezpieczni, kiedy jesteśmy w Panu, kiedy jesteśmy blisko. Ale to nie zmienia faktu, że szatan i jego zastępy chodzą wokół ciebie. Te zastępy chodziły wokół Ananiasza i Safiry. Długo chodziły. Może rok, może dwa, może pięć, nie wiem. Ale w końcu znalazły wejście do ich serc. Dlatego Piotr napisał, bądźcie trzeźwi. Ja myślę, że on wiedział, co mówi. Ponieważ miał za sobą pewne doświadczenia. Pamiętacie ogród Getsemane? Po wieczerzy Pan Jezus poszedł do Getsemane i mówi, idę się modlić, wy się tutaj módlcie. Czuwajcie. Po godzinie przychodzi, co było? Dobry sen, twardy sen, dobra kolacja, wiadomo, teraz trzeba odpocząć. Nie czuwali, nie modlili się. Pan Jezus mówi, czuwajcie, abyście nie popadli w pokuszenie. Już kilka godzin później Piotr leżał powalony przez diabła i rozpłakany. Dobrze, Pan Jezus wcześniej powiedział, wyprosiłem u Ojca,
aby nikt z was nie odpadł, oprócz syna zatracenia. To modlitwa Pana Jezusa go zachowała. Ale ten człowiek nie czuwał. I kiedy on pisze te słowa, ma pełną świadomość, bo ma doświadczenie za sobą. Często nam się wydaje, bo nikogo nie widać, nic się nie dzieje, wszystko jest fajnie. Może Biblia trochę przesadza z tym diabłem? Nie, on jest i jesteś na polu bitwy. I to jest, myślę, bardzo ważna wiadomość dla każdego, kto poważnie traktuje swoje chrześcijańskie życie. Jesteś na polu bitwy. Chociaż wydaje się, że to jest piknik, ale jesteś na polu bitwy i diabeł i jego zastępy próbują pochłonąć. Dlatego mamy być trzeźwi i czujni. To jest tak jak żołnierz na warcie. Niektórzy z nas byli w wojsku, ja miałem ten przywilej nie być, ale oglądałem wiele filmów, rozmawiałem z moimi kolegami, którzy byli. Mówili, najgorsza to warta. Trzeba kilka godzin stać, spać się chce, ale trzeba czuwać. I potrzebujemy tego jako chrześcijanie. To jest ten czas, kiedy czuwamy. Jakub w 4 rozdziale napisał niesamowite słowa, którymi chciałbym się z wami podzielić. Bo czasami nam się wydaje, że potrzebujemy jakiegoś, że diabeł potrzebuje nas doprowadzić do jakiegoś spektakularnego upadku. Ale tak nie jest. Zobaczcie, co pisze Jakub. Pisze tak, wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Bardzo mocne słowa. Zaczyna od słowa wiarołomni, czyli kieruje do pewnej grupy ludzi. I mówi, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem powoduje nieprzyjaźń z Bogiem? Wiecie, mamy takie tendencje jako ludzie szukać kompromisów. I po tym pierwszym takim gorącym okresie, kiedy spotkaliśmy się z Bogiem, narodziliśmy się na nowo, staliśmy się dziećmi Bożymi, zakosztowaliśmy Bożej łaski, przychodzi taka stagnacja. I to jest bardzo niebezpieczny moment. Sam przeżyłem taki okres, mówię to z wielką pokorą. Próbowałem znaleźć rozwiązanie. Czy tak? Świat? A tutaj Królestwo Boże. Mówię, może się to da jakoś połączyć. Ale doświadczyłem kilku przykrych rzeczy. I Bóg doprowadził mnie do punktu, który musiałem wybrać. Do punktu, którym zrozumiałem, że stałem się nieprzyjacielem Boga. Chociaż Duch Boży był we mnie, nie opuścił mnie. Zazdrośnie On chce mieć nasze serce dla siebie. To jest zazdrosny Bóg. Tak jak jesteś zazdrosny o swoją żonę czy o swojego męża. Bóg jest zazdrosny o każdego z nas. Jesteśmy Jego oblubienicą. I On chce mieć całkowicie nas dla siebie. W jaki sposób mam pilnie strzec swojego serca? I tutaj również możemy znaleźć wiele miejsc, ale chciałbym się powołać na Boże Słowo zapisane w liście Jakuba, 4:7. Jakub napisał tak. Przeto poddajcie się Bogu. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca. I znów mamy ludzie o rozdwojonej duszy. Ludzie, którzy stoją w rozkraku. Świat, Królestwo Boże. Mówi, zróbcie coś z tym. Albo w lewo, albo w prawo. Nie stójcie tak. Drodzy, to jest bardzo ważny fragment Bożego Słowa. Warto o nim pamiętać na każdy dzień. Biblia mówi, poddajcie się Bogu. Przeciwstawcie się diabłu. A więc mamy pierwszy krok. Poddaj się Bogu. Drugi krok. Przeciwstaw się diabłu. I dopiero wtedy, co się wydarzy?
da wam spokój, jest napisane, ucieknie od was. On nie tylko da wam spokój, ucieknie od was. Pierwszy krok, poddać się Bogu. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Mamy 5 poziomów relacji, bo o tym mówi Jakub. Zbliżenie się do Boga oznacza, że ja nawiązuję coraz głębszą relację z Bogiem. I dzisiaj chciałbym podzielić się z wami takimi 5 obrazami, czy 5 poziomami relacji z Bogiem, jaką każdy z nas może mieć. Pierwsze to jest relacja garncarz i glina. Znacie to, tak? Śpiewamy nawet. Ja jestem garncarzem, a wy jesteście moją gliną. I mamy taki obraz chrześcijański, gdzie jest kształtowane naczynie z gliny. I drodzy, czy garncarz rozmawia z gliną? Nie, ugniata ją, kształtuje, nie interesuje go, co ta glina czuje, po prostu jedzie, robi swoje, tak? I to jest ten pierwszy poziom. Często nie wiemy, co się dzieje z nami, ale coś się dzieje. To jest ten pierwszy podstawowy sposób. Bóg nas kształtuje na właściwe naczynie. Ale to Boga nie zadowala. On chce mieć coś więcej. I dlatego jest inny rodzaj relacji, wyższy rodzaj relacji, poziom Pan i sługa. Znacie to? Bóg uczy nas, jak służyć Jemu. Jesteśmy tacymi, uczymy się takiej pokory i posłuszeństwa Bogu. I albo to nam wchodzi w krew, albo to nam nie wchodzi. Więc wtedy trzeba kółeczka powtarzać, tak jak Izraelici na pustyni. Aż się nauczymy i wiemy, że Bóg jest Panem, a my Jemu służymy. I to jest ten drugi poziom. Tutaj Bóg już mówi do nas. Wydaje polecenia. Uczy nas zaufania, posłuszeństwa. Ale kiedy dobrze przejdziemy lekcję, przechodzimy na wyższy level, wyższy poziom. Ojciec i dziecko. Znamy to, tak? Dziećmi moimi jesteśmy. Jesteście. I uczymy się tej relacji ojciec-dziecko. Mówimy ojcze. Zresztą Pan Jezus zachęca. Mówi, módlcie się tak. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. I my zaczynamy uczyć się tej relacji ojciec dziecka. Jest to relacja pełna współczucia, troski, opieki, miłości. Bóg w nas inwestuje, rozwija nas. Chce, żebyśmy wyrośli na takich porządnych, dojrzałych ludzi. Mówi wiele do nas przez swoje słowo, do naszych serc, przez kaznodziejów, przez literaturę chrześcijańską, przez doświadczenia. Pokazuje nam, że jest miłującym ojcem, troskliwym, dobrotliwym. Czasami nas pokarci, jak przystało na dobrego ojca. Ale kiedy przejdziemy ten okres, Bóg nas chce wprowadzić w kolejny poziom. Relacja oparta na przyjaźni, miłości fileo. I wiecie, kiedy obserwujemy apostołów, możemy zauważyć, że oni zbudowali taką relację z Panem Jezusem. Dlatego, kiedy Piotr upadł i spotkał się z Panem Jezusem, pamiętacie pytania? W oryginale 2 razy Pan Jezus zapytał, Piotrze, czy ty mnie fileo, czy jesteś moim przyjacielem? A dopiero za 3 razem zadał mu pytanie, czy mnie miłujesz miłością bezwarunkową? I w tym momencie Jezus Chrystus wprowadził go na wyższy poziom. Powiedział, fajnie, że jesteś moim przyjacielem. Fajnie, że prawie mi zaufałeś, tak? Ale ja chcę Ciebie mieć dla siebie i pragnę, żebyś mnie miłował miłością bezwarunkową, tak jak ja Ciebie miłuję. I znamy historię Piotra i wiemy, że był wspaniałym apostołem i został ukrzyżowany. Nie pozwolił się ukrzyżować tak jak Pan. Ukrzyżowano go głową w dół. Położył swoje życie, ale zanim położył swoje życie, był wspaniałym apostołem, był wspaniałym narzędziem w Bożym ręku. A więc przyjaźń, a potem Bóg nas prowadzi już do takiej głębokiej relacji opartej na miłości.
miłości, która płynie z naszego serca. 5 poziomów. Często byśmy od razu chcieli przeskoczyć na ten najwyższy, tak? Panie, a Bóg mówi chwileczkę, powoli, tak jak wychowujemy nasze dzieci. Na początku są bardzo słodkie, teraz przyleciały nasze dzieci ze Stanów. Mamy takiego 6-miesięcznego wnuczka, z żoną się rozkoszujemy, cieszymy nim. Jest taki słodki, rano ta buźka uśmiechnięta, ale za rok jak przyleci, już będzie rozrabiał, tak? I rodzice będą go kształtować na mężczyznę. Będą próbować ukształtować w nim charakter, osobowość, wykształcić go może, aby był takim dobrym człowiekiem. I podobnie Bóg czyni z nami, krok po kroku. Ale musimy pozwolić Mu przejść te wszystkie 5 etapów, aby znaleźć się nad tym najwyższym. I kiedy budujemy naszą relację z Bogiem, zbliżamy się do Niego, wtedy możemy zacząć czynić drugi krok, czyli przeciwstawiać się diabłu. Czy puściłbyś twoje dziecko, które ma 2 lata, do budy jakiegoś złośliwego psa? No nie, bo wiesz, że mu grozi niebezpieczeństwo. Ale kiedy dorośnie, nauczysz go kilku sztuczek, bo wiesz, jak się obsługiwać z psami, to go puścisz. Powiesz, słuchaj, zrób to, 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 to i on na pewno ucieknie przed tobą. I podobnie Bóg czyni z nami. On nas chce przygotować do tego. A kiedy nastanie czas, diabeł ucieknie od ciebie. Będzie cię omijał szerokim łukiem i mówił do demonów, omijajcie go, on jest niebezpieczny. Ważna rzecz. Apostoł Paweł napisał tak, w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. W zasadzie Paweł powtarza tą myśl, kopiuje tą myśl, rozwija ją troszeczkę głębiej, pokazując, z kim walczymy i w jaki sposób mamy walczyć. Tą zbroję trzeba założyć. Wiecie, ile czasu trwało, kiedy rzymski żołnierz mógł stanąć do walki? A wiecie, od czego się zaczynało? Od zakładania zbroi. Musiał nauczyć ją założyć i z niej korzystać. Dopóki tego nie zrobił, reszta nie miała znaczenia. I podobnie jest w naszym duchowym życiu. On nas prowadzi i chce nas doprowadzić do punktu, kiedy szatan w twoim życiu, to dotyczy ciebie, powie, z tym gościem nie chcę mieć nic wspólnego. Dlatego warto jest poświęcić się, poddać się, pozwolić, aby Duch Święty nas prowadził. I drodzy, wracamy do Ananiasza i Safiry. Na czym polegał błąd Ananiasza i Safiry? Można by tutaj przytaczać różne myśli, różne wnioski, ale pozwólcie, że powołam się na 1 Tymoteusza, 1:5. Czytamy tak, a celem tego, napisał apostoł Paweł, co wam przekazałem, a tu mowa oczywiście o Ewangelii, bo Ewangelię przekazał, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Mamy taki piękny test tutaj na naszą dojrzałość chrześcijańską. I Paweł pisze o 3 rzeczach. Powiedział, że celem Ewangelii jest, aby człowiek stał się źródłem miłości płynącej z czystego serca. Pan Jezus powiedział, błogosławieni czystego serca. I możemy sobie pomyśleć, czy to jest możliwe? Chcę ci od razu powiedzieć na podstawie moich doświadczeń, że to nie jest możliwe z ludzkiego punktu. Jeśli myślisz, że sobie poradzisz, to sobie nie poradzisz. Ale możemy w swoim życiu robić 2 rzeczy. Możemy mieć bałagan w naszym sercu. A, stało się, trudno, następne, a, Pan Bóg mi przebaczy. I niektórzy ludzie tak żyją. Ale możesz z tym robić porządek. Nie wyszło ci coś, wpadłeś w jakąś dziurę, którą diabeł przygotował. Następną rzecz, którą powinieneś zrobić, przyjść do Boga. Powiedzieć, Panie, przepraszam,
znów Cię zawiodłem. Znów diabeł mnie podszedł. Znów wpadłem w dziurę. Znów jestem brudny. Oczyś moje serce. Biblia w Ewangelii, w pierwszym liście Jana, czy Jan napisał w ten sposób. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest jaki? I co zrobi? Tam są dwa słowa użyte. Oczyści i odpuści. Potrzebujemy odpuszczenia i oczyszczenia. Odpuszczenie ma charakter prawny, tak? Bóg mówi, przebaczam ci, nie wyciągnę konsekwencji wobec tego, co zrobiłeś, ale potrzebujemy też oczyszczenia, abyśmy nie powtórzyli tego grzechu. Często tylko zadowalamy się, że Bóg nam powie, okej, ale powinieneś poczekać, aż Bóg cię oczyści od tego i w pełni zaufać Mu, że teraz będzie inaczej, bo Pan wziął tą sprawę w swoje ręce. A więc błogosławieni czystego serca, powiedział Pan. Dlaczego błogosławieni? Albowiem oni Boga oglądać będą. I wiecie, kiedyś, kiedy czytałem, to wydawało mi się, no tak, w niebie, tak? Nie, tutaj na ziemi możemy przez wiarę Go oglądać. Grzech, nieczyste serce powoduje, że nasza relacja z Bogiem jest zakłócona. On jest w nas, ale tak jak Stary Testament mówi, to grzechy oddzieliły was ode mnie. I każdy chrześcijanin powinien dbać o taką duchową higienę. Jeśli coś się wydarzyło, przyjdź do Boga, nawet jeśli to jest 27 raz. Bóg sobie z tym poradzi. Przyjdź, wyznaj, miej czyste serce. To jest klucz do zwycięskiego życia. Szatan chce, żebyś ja i ty żyli w takim duchowym bajzlu. Wiecie, co się dzieje, jak upadniemy w grzech, tak? Uciekamy. No może jutro, może w niedzielę na nabożeństwie, tak? Teraz zajmę się czymś innym. I to jest normalne. W tym sensie, że dokładnie to zrobił Adam, kiedy zrobił to, co Bóg zabronił. A więc czyste serce. Pierwsza rzecz. Druga, dobre sumienie. Wiecie, możemy mieć dobre lub złe sumienie. I Biblia mówi, że Bóg pragnie nas oczyścić od złego sumienia. Gdybym wziął tą gitarę, rozstroił i powiedział, bracia i siostry, teraz zagram wam coś pięknego i zaśpiewam, to byście już po pierwszych 10 sekundach mi podziękowali. Dlaczego? Dlatego, że ten instrument jest nienastrojony, tak? A jeszcze gdybyśmy tu mieli kilka instrumentów i każdy byłby rozstrojony, to w ogóle byście powychodzili, uciekali z tego miejsca, powiedzieli, co to ma być? Podobnie jest z naszym sumieniem. Ono może być rozstrojone tak jak gitara i wtedy na nic się nie przyda, lub gdy jest pięknie nastrojone, wtedy z przyjemnością się słucha. I nasze sumienie musi być oczyszczone przez Boże Słowo. Ono jest zdeformowane przez różne czynniki, począwszy od rodziców. Wiecie, dziecko patrzy na to, co ojciec robi, co mama robi. Jeśli ojciec jest złodziejem, to jak myślicie, co dziecko będzie robić? To jest normalne, będzie mówić. Trzeba sobie radzić w życiu. Sumienie już nie zadziała, bo to dziecko ma już zniszczone sumienie przez swoich rodziców. Dlatego Boże Słowo musi oczyścić to sumienie i powiedzieć, nie kradnij, jest grzechem. I tak można by przejść przez wszystkie grzechy czy przykazania i zobaczyć, jak to działa. W każdym razie sumienie ma, jest takim bardzo ciekawe w nas. Przyjrzyjcie się, jak ono działa. Kiedy zaczynasz myśleć o grzechu, prawda? Coś tam, na przykład komputer, pornografia, żona śpi, tak? Cyk, pyk, pyk. Sumienie mówi, nie wchodź tam. To jest grzech. Zapala się żółte światełko, tak? Ale kiedy to uczynimy, zapala się czerwone światełko, tak? I to już jest, to jest przeduczynkowe sumienie, a to jest pouczynkowe sumienie. Ono nas ostrzega przed i ostrzega nas po. Można by powiedzieć, że po nas osądza.
I drodzy, sumienie również działa w drugą stronę. Jeśli coś zrobimy dobrze, to ono mówi, zrobiłeś dobrze. Zrobiłeś, postąpiłeś właściwie. Sumienie jest bardzo ważne. I powinniśmy również pozwolić, aby Duch Święty je oczyścił. W liście do Hebrajczyków czytamy, że krew Chrystusa oczyszcza nas od złego sumienia. To już bardziej taki praktyczny sposób, kiedy nas sumienie oskarża, tak? Ono chce nas wyprostować i chce reagować we właściwym momencie, kiedy grzech wchodzi do naszego życia. I trzecia rzecz, o której tutaj apostoł Paweł mówi, to o wierze nieobłudnej. Macie może nastawione ziemniaki na czas? Nikt? W porządku, to jeszcze chwileczkę, już dojdziemy do końca. Wiara nieobłudna. Wiecie, kiedy czytam to słowo, zadaję sobie pytanie, czyli co, może być obłudna wiara? Może być. Można by rozwinąć temat i zadać sobie pytanie, co to jest wiara obłudna, ale dzisiaj nie będę tego dotykał. Przyjrzyjcie się Bożemu Słowu. Może być obłudna wiara. Wiara, która ma drugie dno. Na czym polegał błąd Ananiasza? Zróbmy test na podstawie właśnie 1 Tymoteusza. Czy u Ananiasza widzimy miłość płynącą z czystego serca? Nie. Czy Ananiasz wziął pieniądze, zaniósł do Piotra i powiedział, tak bardzo miłuję ten kościół, i że składam moją ofiarę. To jest moje życie, moje zabezpieczenie, ale ja to kładę w Twoich stóp i proszę, zaopatrz moich braci, bo ja ich miłuję i chcę, żeby każdy zszedł najedzony spać, żeby dzieci nie płakały z głodu. Czy tak było? Ja widzę zupełnie inny motyw. To nie była czysta miłość. To była pycha. Chciał zabłysnąć w zborze. Chciał, żeby Piotr zaprosił go na scenę i powiedział, popatrzcie na Ananiasza. To jest jeden z tych braci, który sprzedał wszystko, aby was ubłogosławić. I chciał się tak poczuć ważny w Kościele. I właśnie w takim przewrotnym sercem chciał zbudować swój autorytet w Kościele. Czy u Ananiasza widzimy miłość płynącą z dobrego sumienia? Gdyby miał dobre sumienie, kiedy rozmawiał z żoną, powiedział, wiesz, podzielimy na połowę. Wtedy zapaliłaby się żółta lampka, tak? I sumienie by powiedziało, nie rób tego. To jest grzech. To jest kłamstwo. Nie buduj swojego autorytetu na oszustwie. Mógł jeszcze posłuchać sumienia, kiedy przyszedł do apostoła Piotra. Kiedy mu zadał pytanie, mógł przecież powiedzieć, Piotrze, przepraszam, diabeł mnie skusił, wybacz mi. Zaraz lecę po resztę i przyniosę. Tak? Mógł tak zrobić? Do końca trwał w swojej przewrotności. Na pewno lampeczka się zapalała wielokrotnie, ale on to zignorował. I kiedy popełnił grzech, zapaliła się czerwona lampka, ale i wtedy nie pokutował. I trzecia rzecz, czy u Ananiasza widzimy miłość płynącą z wiary nieobłudnej? Nie widzimy. Gdyby Ananiasz miał szczerą, czystą wiarę, złożyłby to, co otrzymał ze sprzedanego majątku i w swojej szczerości i miłości powiedziałby, Boże, a teraz ufam, że Ty będziesz moim zaopatrzeniem. Tak? Byłaby szczera wiara? Pan Jezus powiedział, nie troszcie się, tak? Królestwa Bożego szukajcie wpierw, a wszystko inne będzie wam dodane. Ale kiedy ja trzymam kawałek sztabki złota i mówię, to jest moja przyszłość i moje zabezpieczenie, pozbawiam się Bożego błogosławieństwa, bo już nie mam do końca szczerej, czystej wiary. Nic nie stało na przeszkodzie, bo jesteśmy w drodze i ktoś może powiedzieć, ok, ja nie mam tak głębokiej wiary i chcę mieć trochę pieniędzy na starość i w niczym by to nie przeszkadzało. Zgodzicie się?
Tylko Ananiasz zrobił to przewrotnie. Jego wiara nie była szczera. I tu był cały problem i cały dramat tego wszystkiego. Podstawowy błąd Ananiasza i Safiry polegał na tym, że nie strzegli pilnie swego serca. Zgodzicie się? Pomyślcie przez chwilę, oni uczyli się od apostołów. Mieli z pierwszej ręki, mieli po Panu Jezusie, mieli nauczanie. Apostołowie mówili w niesamowity sposób do nich. I zapewne to przyjmowali. Ale to słowo nie wykonało pracy w ich sercu, ponieważ nie byli czujni, nie strzegli swoich serc. Szatan bardzo szybko wykorzystał i w miejsce szczerej miłości pojawiła się fałsz i obłuda. Drodzy, czy to jest znak pierwszego kościoła? Skaza pierwszego kościoła? Myślę, że nie. Obłuda i fałsz jest czymś normalnym w świecie, tak? Zgodzicie się ze mną? A w dzisiejszych czasach to już szczególnie. Nieważne, kim jesteś, zaprezentuj się. Wiecie, zawsze mnie szokowało rozmowa kwalifikacyjna. No, pomyślałem sobie, też był taki moment w moim życiu, kiedy przyjmowałem ludzi do pracy i prowadziłem rozmowę kwalifikacyjną i zawsze starałem się poznać tego człowieka i zadać sobie pytanie, czy on się nadaje na to stanowisko, na które chcę go zatrudnić. Dzisiaj potencjalny pracownik gra swoją sztukę, pracodawca gra swoją sztukę, tak? Nikt nie jest w tym szczery. No bo mówię, jak będziesz szczery, to nie dostaniesz pracy. Nikt nie oczekuje szczerości. Masz pięknie zagrać swoją rolę. Stosuje się coraz większe metody, testy, czasami na wysokie stanowiska to trwa tygodniami. I niby to ma pomóc, a potem i tak się okazuje, że nie do końca trafna decyzja. A więc świat jest przepełniony tym. Człowiek robi dobre wrażenie wszędzie. Zrób pierwsze dobre wrażenie, a reszta już poleci. Wiecie, dramatem jest to, że to przenika do kościoła. Zrób dobre wrażenie. A Bóg mówi, nie rób dobrego wrażenia. Bądź szczerym, otwartym bratem, siostrą. Nie musisz mówić wszystkiego, tak? O każdym swoim upadku. Ale jest gdzieś jakaś granica, którą powinniśmy zachować i być wobec siebie szczerymi w miłości. I wtedy Kościół się rozwija. Bóg nie toleruje diabelskich zasad w Kościele. Pragnę, aby nasze relacje opierały się na czym? Na prawdzie i na miłości. I wtedy do takiego kościoła przychodzi Boże namaszczenie. I wtedy zaczynają się dziać niesamowite rzeczy. Zaczynają nawracać się ludzie. Drodzy, dobra wiadomość jest taka, bo mógłbym w tym miejscu powiedzieć, pomódlmy się i rozejdźmy się, ale dobra wiadomość jest taka, że żyjemy, Ananiasz z Safirą już nie mogli nic zmienić. Ale my żyjemy. Jeśli nawet gdzieś tam widzimy coś z Ananiasza i Safiry w naszym życiu, możemy zmienić naszą postawę wobec Boga i braci w Kościele. Możemy powiedzieć, tą drogą nie pójdę. Pójdę drogą miłości, szczerości, ufności. Drodzy, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Już będę kończył. Niesamowite czasy. Jeśli chodzi o naszą cielesność, o nasze ciało, mamy wszystko, zgadza się? Mamy piękne mieszkania, mamy samochody. Nie musimy chodzić pieszo. W tych samochodach mamy muzykę. Możemy sobie włączyć. Jest suchutko, cieplutko, latem chłodniutko. Jak są nowsze auta. Mamy wszystko. Mamy medycynę, mamy żywność, mamy w co się ubrać. Jest wszystko, cokolwiek nasze ciało potrzebuje. I ponadto. Mamy wszystko, co jest potrzebne, aby zadbać o nasz intelekt.
Możesz się rozwijać, uczyć, kształcić. Głowa może być coraz większa, coraz bardziej inteligentna. To wszystko jest dostępne. I czy jedno i drugie jest złe? Nie. Ale drodzy, ten trzeci aspekt, Twoje i moje serce. I Bóg mnie zadał pytanie i myślę, że dzisiaj również takie pytanie postawi Tobie. Co jest najważniejsze w Twoim życiu? Twoje ciało, Twój intelekt czy Twoje serce? Bóg mówi, to jest najważniejsze. Twoje ciało wcześniej czy później złożą do grobu. Wszystko to, co zgromadziłeś, rozdadzą innym, tak? Albo wyrzucą na śmieci. Wiecie, mama jak zmarła, to tony śmieci były. Bo ona wszystko zbierała, jak to starsza kobieta. Twój intelekt, twoje poznanie, twoje wykształcenie, twoje dyplomy, twoje dzieci wezmą na pamiątkę do szuflady. Mój tato miał wykształcenie. Zostanie tylko to, co zabierzesz do nieba. Twoje serce. I dlatego ono jest takie ważne. Dlatego Bóg nim przede wszystkim się zajmuje, bo z Niego tryska źródło życia. Z Niego tryska źródło życia. Dlatego powinniśmy mieć właściwe priorytety w swoim życiu. Dbaj o swoje ciało. Jeśli możesz wybudować dom, wybuduj go. Jeśli możesz zmienić swój samochód stary na nowy, zmień go. To jest dobra rzecz. Ale jeśli to staje się celem twojego życia, jeśli chcemy błyszczeć intelektem, wiedzą, okej, no, może zabłyśniemy tu czy tam, ale na Bogu to nie zrobi wrażenia. Wiecie, kiedy Samuel przyszedł powołać na króla Dawida, to Bóg co mu powiedział? Na co patrzy? Na serce. Mówi, nie patrzę na wygląd, nie patrzę na intelekt, ja patrzę na serce. Bo jak jest właściwe serce, to Bóg może zrobić wszystko. Dlatego też czujniej niż wszystkiego innego strzeżmy swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Chciałbym, żebyście wzięli to ze sobą, ten obrazek, to serduszko i pomyśleli sobie, tak Boże, dzisiaj to będzie moja perła, to o co będę najbardziej zabiegał, troszczył się, dbał, żeby się rozwijało, żeby nasza relacja była jak najgłębsza, bo ona jest w naszych sercach. Ja bym mógł wzrastać w Tobie, Panie. Czy czujniej niż wszystkiego innego strzegę swojego serca? Można zrobić sobie test. Czy jestem źródłem miłości płynącej z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej? To są, myślę, bardzo ważne pytania. Drodzy, wszystko się skończy na tej ziemi. Biblia mówi, wszystko przemija. Wszystko. Ale weźmiesz swoje serce i staniesz przed Bogiem. I warto, żeby było czyste, piękne, żeby było przepełnione Bożą miłością, dobrymi uczynkami, przystrojone w dobre uczynki, abyśmy mogli stanąć z radością i z wdzięcznością przed Bożym tronem. Czy pragniesz tego? Czy jesteś gotów dzisiaj stanąć przed Bogiem i poprawić swój kurs, jeśli jest niewłaściwy do końca? Bóg jest gotowy. Niech was Pan błogosławi. Amen.